Sąd oddalił powództwo zwolnionego po awarii w suwalskiej oczyszczalni ścieków dyspozytora, który walczył o powrót do pracy. Chodzi o zdarzenie sprzed roku, kiedy z miejskiej oczyszczalni w Suwałkach do Czarnej Hańczy trafiły ścieki, w efekcie czego z rzeki wyłowiono ponad 100 kg martwych ryb. Tuż po zdarzeniu dyspozytor otrzymał dyscyplinarne zwolnienie, bo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uznało, że niewłaściwie nadzorował urządzenia. Mężczyzna wystąpił do sądu o przywrócenie na stanowisko na tych samych warunkach. Dziś sąd po rozpoznaniu sprawy oddalił jego powództwo. W uzasadnieniu wyroku Karol Kwiatkowski, sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach, stwierdził, że przyczyny awarii leżą zarówno po stronie przedsiębiorstwa, jak i pracownika. Wymienił awarię urządzeń, złą organizację pracy, ale też działanie dyspozytora, który w niewystarczający sposób sprawował nadzór i przez 6 godzin nie zauważył, że dzieje się coś niedobrego. Nawet z treści samych wyjaśnień, zeznań powoda na rozprawie wynika, że nie obserwował przepływu ścieków, bo nie było takiej potrzeby. Powód, jak zeznawał, był skupiony na analizie składu chemicznego ścieków oczyszczonych i nie obserwował wskaźnika przepływu ścieków, które przez około pół godziny, 6 godzin wykazywały poziom 0, czyli już na etapie uważnego monitorowania wskaźników pracy systemu SCADA, który nadzoruje w sposób zautomatyzowany pracę poszczególnych elementów oczyszczalni, można było w ocenie sądu stwierdzić, że dzieje się coś niedobrego. Zwolniony dyspozytor nie chciał zabierać głosu przed mikrofonem. Natomiast Leszek Andrulewicz, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że urządzenia oczyszczalni nie są bezobsługowe i po to zatrudnia 35 osób, aby pilnowały maszyn. Należy tych urządzeń pilnować, te obchody, które tutaj wprowadziliśmy, te czasookresy, żeby pracownicy, że tak powiem, odhaczyli, że oni byli i przeglądali poszczególne urządzenia. Takie coś na dobrą sprawę nie powinno mieć miejsca, bo powinien pracownik w ramach obowiązków służbowych sam dopilnować, sam przejść fizycznie i zajrzeć do tych urządzeń. To nie jest tak, że automatyka zastępuje człowieka, bo nie po to zatrudniamy tam 35 osób, żeby to pracowało bezobsługowo, bo gdyby tak miało pracować, to fundusz wynagrodzeń byłby dużo niższy i nie trzeba byłoby tych ludzi. Wyrok nie jest prawomocny i dyspozytor może się od niego odwołać.